Rozdział 13. Bane wiedział, że musi coś zrobić. Jego sytuacja stawała się nie do zniesienia. Wciąż się wahał, wciąż nie potrafił wezwać mocy, której użył do zniszczenia foarga. Teraz jednak jego słabość stała się publicznie znana. Wczoraj, podczas wieczornej sesji szkoleniowej, zbliżył się do Kasima, żeby ustalić z nim czas kolejnego indywidualnego treningu w nadziei, że zdoła przełamać letarg, który go ogarnął. Fechmistrz jednak odmówił mu, kręcąc głową i zwracając swoją uwagę ku innemu studentowi. Komunikat był wyraźny. Bane jest słaby. Kiedy studenci zebrali się w kręgu na szczycie świątyni po porannych ćwiczeniach, Bane wiedział, co musi zrobić. Jego reputacja chroniła go do tej pory przed wyzwaniami ze strony innych studentów. Teraz jednak przepadła, a przecież nie mógł siedzieć bezczynnie, czekając aż któryś ze studentów wyzwie go i pokona. Musi przejąć inicjatywę i zaatakować. Dzisiaj to on pierwszy wkroczy na ring. Oczywiście, jeśli wyzwie któregoś z gorszych studentów, wszyscy ujrzą w tym potwierdzenie jego słabości, którą usiłował ukryć. Był tylko jeden sposób, aby zrehabilitować się w oczach szkoły i mistrzów. I tylko jeden przeciwnik, którego mógł wyzwać. Kilku uczniów wciąż krążyło, aby znaleźć sobie miejsce, skąd będą mogli dobrze obserwować poranne ćwiczenia. Zwyczaj nakazywał, aby czekać z wyzwaniem, aż wszyscy się usadowią. Ale Bane wiedział, że im dłużej będzie zwlekał, tym trudniejsze stanie się jego zadanie. Dumnie wkroczył w środek kręgu, ściągając na siebie zaciekawione spojrzenia innych studentów. Kasim rzucił na niego okiem z zaprobatą, ale Bane udawał, że tego nie widzi. Mam wyzwanie, rzekł. Wyzywam Siraka. Wśród uczniów rozległ się pełen ekscytacji szmer, ale Bane ledwie go słyszał poprzez łomot własnego serca. Sirak rzadko walczył. Bane nigdy nie widział go w akcji. Słyszał jednak opowieści innych studentów o zręczności Siraka na ringu. Niesamowite historie o jego niezwykłych umiejętnościach. Od czasu, kiedy Zabrak podszedł do niego na schodach, Bane obserwował go w czasie sesji treningowych, przygotowując się do tej konfrontacji. Z tego, co widział, pozornie przesadzone opowieści okazały się całkowicie prawdziwe. W przeciwieństwie do większości studentów używających zwykłych mieczy, Sirak wolał miecz treningowy o podwójnym ostrzu. Poza Kasimem Zabrak był jedynym wojownikiem, jakiego widział Bane, używającym tej dziwnej broni z wielką wprawą. Niedoświadczonemu oku Bane'a jego technika wydawała się niemal doskonała. Nawet w prostych ćwiczeniach jego wyższość była oczywista. Podczas gdy zwykły student potrzebował 2 do 3 tygodni, aby opanować sekwencję, Sirak przyswajał ją w ciągu kilku dni. A teraz Bane miał stawić mu czoło na ringu. W odpowiedzi na wyzwanie Zabrak wyszedł z tłumu, poruszając się powoli, lecz z wdziękiem. Zbliżył się do środka ringu, roztaczając wokół siebie aurę zagrożenia. Niedbale wywijał bronią, a podwójne ostrze zakreślało w powietrzu długie, leniwe łuki. Bane obserwował go, czując, że tętno i oddech zaczynają mu przyspieszać. To adrenalina wypełniała jego ciało, które instynktownie szykowało się do bitwy. Bane stwierdził jednak, że jego stan emocjonalny nie uległ zmianie. Spodziewał się na widok Siraka poczuć falę gniewu lub strachu, który pozwoliłby mu otrząsnąć się z letargu i obojętności i uwolnić ciemną stronę. Otępienie jednak wciąż spowijało go jak gruby, szary całun. Żałuję, że nie wyzwałeś mnie wcześniej, szepnął Sirak tak cicho, że tylko Bane mógł go usłyszeć. W pierwszym tygodniu po śmierci Foarga większość uważała nas za równych. Pokonując cię, zyskałbym większy prestiż. Teraz już nie. Sirak zatrzymał się i stał teraz o kilka metrów od niego. Jego miecz treningowy o podwójnym ostrzu wciąż powoli tańczył w powietrzu. Poruszał się jak żywe stworzenie, oczekujące na polowanie, zbyt podekscytowane, aby pozostawać w bezruchu. Teraz niewiele będę miał chwały z pokonania ciebie, powtórzył. Ale za to ogromną przyjemność z widoku twojego cierpienia. Za plecami Siraka Bane ujrzał Lokaja i Jewre, dwoje pozostałych zabraków, którzy właśnie przyciskali się przez tłum, aby lepiej obserwować wyczyny swojego czempiona. Brat uśmiechał się okrutnie. Siostra miała głód krwi w oczach. Bane zrobił co mógł, aby nie dostrzegać zainteresowania na ich czerwonych obliczach. Pozwolił, aby wtopili się w nieistotne tło pozostałych widzów. Cała jego uwaga skupiała się teraz na płynnych krukach nieznanej broni w dłoniach Siraka. Starał się zapamiętać sekwencje, które Sirak ćwiczył w czasie treningów i teraz szukał znaków, żeby zorientować się, od jakiej sekwencji zamierza rozpocząć walkę. Jeśli uda mu się zgadnąć, spróbuje kontratakować i zakończyć walkę w pierwszym starciu. Była to jego jedyna okazja do zwycięstwa, ale nie mogąc czerpać z mocy, miał doprawdy niewielkie szanse na odgadnięcie, od której sekwencji przeciwnik rozpocznie pojedynek. Sirak uniósł podwójny miecz nad głowę i zakręcił nim tak szybko, że ostrze zmieniło się w wirującą plamę, po czym zaatakował. Jeden koniec spadł z góry i ten Bane odparował bez trudu. Czy była to jedynie finta, bo prawdziwy atak przyszedł od dołu, tnąc od wysokości palca. Bane rozpoznał ten manewr. W ostatniej sekundzie, więc zostało mu tylko rzucić się w tył i przetoczyć, by uniknąć okaleczenia. Wróg dopadł go, zanim jeszcze zdołał się na nogi zerwać, siekając bliźniaczymi ostrzami na przemian lewo-prawo, lewo-prawo. Bane blokował, odtaczał się, wykręcał i znów blokował, broniąc się przed tym szalonym muńcem. Próbował podciąć nogę przeciwnikowi, ale Sirak przewidział ten ruch i zręcznie odskoczył, dając Bane'owi akurat tyle czasu, by zdążył się zerwać na nogi. Następna runda ataków utrzymywała Bane'a w defensywie, ale jakoś mógł obronić się przed Sirakiem, ustępując i stosując podstawowe sekwencje obronne. Wciąż usiłował uzyskać najmniejszą bodaj przewagę, obserwując ruchy tamtego. W jednym momencie zauważył, że Sirak stosuje pchnięcia i sztychy Vapaad, najbardziej agresywnej i bezpośredniej z 7 tradycyjnych form. W połowie sekwencji przerzucił się jednak na potężne ataki Djem So i uczynił to z taką siłą, że nawet zablokowane uderzenie omal nie wytrąciło Bane'a z równowagi. Szybki obrót lub zwrot broni i jedno z bliźniaczych ostrzy nagle znów uderzyło pod niewygodnym kątem, powodując, że tym razem Bane rzeczywiście się zachwiał, próbując je odbić. Pojedynek zwolnił nieco na chwilę, bo obaj przeciwnicy musieli teraz przemyśleć swoje strategie. Oddychali ciężko. Sirak kręcił mieczem w skomplikowanej, szybkiej sekwencji, w której miecz przechodził mu pod prawym ramieniem, za plecami, nad lewym ramieniem i do przodu. Potem uśmiechnął się i powtórzył to samo w odwrotnym kierunku. Bane obserwował ten szalony młynek z obawą. Sirak bawił się nim w ciągu tych kilku pierwszych starć, rozciągając walkę tak, aby jego zwycięstwo wydawało się jeszcze bardziej imponujące. Teraz dopiero objawił swoje prawdziwe możliwości. Wykorzystał sekwencje łączące w sobie kilka form, przechodząc szybko od jednego stylu do drugiego w skomplikowanych układach, jakich Bane nigdy jeszcze nie widział. Była to jedna z wielu oznak wyższości Zabraka. Gdyby Bane spróbował połączyć różne style w jedną sekwencję, Zapewne wydłubałby sobie oko albo walnął się w głowę. Widać było wyraźnie. Nie ma żadnych szans. Jedyną nadzieją był moment nieuwagi albo nieostrożności przeciwnika. Sirak znów ruszył na niego, a miecz treningowy tańczył tak szybko, że Bane słyszał tylko świst przecinanego powietrza. Skoczył do przodu, aby odpowiedzieć na wyzwanie i spróbował wezwać na pomoc ciemną stronę, by przewidzieć zbyt szybki dla oka ruch podwójnych ostrzy i zablokować. Poczuł, jak moc przepływa przez niego, ale było to odległe i puste uczucie. Całun wciąż tam był. Bane potrafił utrzymać w ryzach paraliżujące ostrze miecza Siraka, ale wymagało to skupienia całej uwagi na własnym mieczu, pozostawiając go odkrytym na rzeczywisty cel ataku przeciwnika. Czaszka Bane'a eksplodowała, kiedy Sirak uderzył go czołem w twarz. Ból zamienił pole jego widzenia w gromadę srebrnych gwiazd. Chrząstka nosa ustąpiła z przerażającym chrupnięciem. Trysnął gejzer krwi. Oszołomiony, oślepiony, był w stanie odparować kolejny cios wyłącznie dzięki instynktowi, wiedzionemu najcichszym podszeptem mocy. Sirak obrócił się jednak w ślad za odbitym mieczem i wyprowadził potężny kopniak z półobrotu, który strzaskał rzepkę kolanową Bane'a. Bane upadł z krzykiem, wolną dłonią opierając się o ziemię, by zamortyzować upadek. Sirak zmiażdżył mu palce pod butem, wgniatając je w twardy kamień dachu świątyni. Kolano wystrzeliło w górę, rozbijając mu policzek i łamiąc szczękę z potężnym trzaskiem. Ostatnim, desperackim wysiłkiem Bane próbował odrzucić przeciwnika w tył ciemną stroną. Sirak odparował ten cios bez wysiłku własną tarczą mocy, w którą otulił się od początku pojedynku. Teraz podszedł bliżej, żeby dokończyć dzieła ostrzami. Pierwsze uderzenie miało siłę ścigacza uderzającego w przybijak i złamało prawy nadgarstek Bane'a. Miecz szkoleniowy wysunął mu się z bezwładnych palców, a następny cios trafił go wyżej w ramię, wybijając łokieć. Prosty kopniak w twarz trafił, że z ust wytrysnęły mu odłamki zębów, a pękniętą szczękę przeszył straszliwy ból. Opadł w przód, prawie bez przytomności. Sirak zaś cofnął się, opuszczając miecz, by wyciągniętą wolną ręką uchwycić go za gardło, miażdżącym uściskiem poprzez moc. Uniósł ramię, podnosząc muskularnego Bane'a, jakby był małym dzieckiem, i rzucił nim na drugą stronę ringu. Padając na ziemię, Bane poczuł, jak pęka kolejna kość. Ale jego ciało znajdowało się już w takim stanie wstrząsu, że nie czuł bólu. Leżał nieruchomo, jak skręcona, zmięta kupa łachmanów. Krew z nosa i ust zatykała mu gardło. Jego ciałem wstrząsnął kaszel i dopiero teraz usłyszał raczej niż poczuł zgrzytanie o siebie połamanych żeber. Wszystko zaczęło pogrążać się w mroku. Przed oczami przesunęła mu się jeszcze para poplamionych krwią butów zmierzających ku niemu, a potem Bane poddał się litościwej ciemności. Kopecz pokręcił głową, analizując plan bitwy, który Kaan rozłożył na prowizorycznym stole pośrodku namiotu. Holomapa terenu Ruusana pokazywała pozycję sił Sithów jako świecące czerwone trójkąty unoszące się nad mapą. Pozycje Jedi zaznaczone były zielonymi kwadratami. Pomimo zaawansowania technicznego, reszta mapy była zwykłym, dwuwymiarowym zobrazowaniem topografii otoczenia. Nie widać na niej było ponurej dewastacji, która zmieniła Ruusan w całkowicie spalone wojną pustkowie. Trzy wielkie bitwy przestrzenne, które w zeszłym roku rozegrały się wysoko nad tym słabo zaludnionym światem, za każdym razem zasypywały go szczątkami pokonanych. Spalone, powykręcane skorupy, które niegdyś były statkami, spadały na soczyście zielone lasy. rozniecając pożary, które zmieniły większość roślinnych terenów planety Venagie, pokryte popiołem pustynie. Ruusan, choć się niewielki, stał się światem o pierwszorzędnym znaczeniu zarówno dla Sithów, jak i dla Republiki. Strategicznie zlokalizowany na skraju wewnętrznych rubieży, znajdował się również na linii, którą większość uważała za granicę pomiędzy niebezpiecznym otoczeniem Republiki, a bezpiecznym i zamkniętym jądrem. Ruusan był symbolem. Podbicie go oznaczało nieuchronny postęp Sithów i podbój Republiki. Uwolnienie go zaś symbolizowałoby zdolność Jedi do odparcia najeźdźców i obrony obywateli Republiki. Rezultatem tej sytuacji była niekończąca się seria walk, przy czym żadna ze stron nie chciała przyznać się do porażki. Pierwsza bitwa o Ruusan została stoczona, kiedy Sithowie zaatakowali siły Republiki i rozbili je w pył, wykorzystując element zaskoczenia i siłę medytacji bojowej Kaana. W drugiej wojska Republiki próbowały przejąć kontrolę nad Ruusanem i poniosły klęskę, odparte przez przeważające siły nieprzyjaciela i jego działa. Trzecia bitwa nad niebem Ruusana zaznaczyła się w historii pojawienia się Armii Światła. Zamiast republikańskich krążowników i myśliwców, Sithowie stanęli przed flotą składającą się głównie z jedno- i dwuosobowych myśliwców pilotowanych wyłącznie przez Jedi. Pospolici żołnierze, którzy zostali włączeni do armii Kaana, nie byli w stanie oprzeć się potędze mocy i Ruusan został uratowany na jakiś czas. W odpowiedzi na Armię Światła Sithowie zgromadzili wszystkich członków Bractwa Ciemności w jedną armię i wypuścili ją na Ruusan. Wojna, która do tej pory niszczyła świat z wysoka, teraz zeszła na powierzchnię, w dodatku ze znacznie bardziej niszczycielską siłą. W porównaniu z walkami przestrzennymi, walki naziemne były brutalne, krwawe, prymitywne. Kopecz walnął pięścią w stół. Kaan. To beznadziejne. Pozostali mroczni lordowie, zebrani w namiocie, potwierdzili jego słowa. Pozycje Jedi są zbyt dobrze strzeżone. Mają wszystkie punkty przewagi. Gniewnie ciągnął Kopecz. Wysoki teren, okopane fortyfikacje, większa liczebność. Nie zwyciężymy. Spójrz jeszcze raz, polecił Kaan. Jedi rozstawili się zbyt szeroko. Wielki Twilek uważnie przestudiował mapę i stwierdził, że Kaan ma rację. Linia skrajna Jedi znajdowała się o wiele za daleko od bazy. Wystarczył moment, aby się zorientować dlaczego. Starcie pomiędzy armiami Jedi i Sithów pod wodzą mistrzów Jedi i mrocznych lordów wstrząsnęło fundamentami tego świata. Nieposkromiona potęga mocy szalała po polach bitewnych jak fala uderzeniowa eksplodującej gwiazdy. Miasta, wioski, pojedyncze domy zostały zmiecione z powierzchni planety, pozostawiając jedynie śmierć i zniszczenie. Cywile zmuszeni byli uciekać z terenów ogarniętych wojną, stając się uchodźcami epickiej bitwy obrońców światła i mroku. Widząc ich cierpienia, Jedi starali się chronić i pocieszać oraz ratować niewinnych obywateli Ruusanu. Planowali swoją strategię tak, aby omijać cywilne osady i domostwa, nawet za cenę zasobów i przewagi taktycznej. Sithowie oczywiście nie szli na takie ustępstwa. Współczucie Jedi to ich słabość, ciągnął Kaan. Możemy to wykorzystać, jeśli skoncentrujemy całą naszą siłę w jednym punkcie. Zdołamy przerwać ich linię i wtedy zdobędziemy przewagę. Wybrani generałowie i strategzy Bractwa Ciemności przytaknęli. Kilku głośno wyraziło swoje uznanie zwycięskimi rykami i gratulacjami. Jedynie Kopecz nie dołączył do ogólnej radości. Armia Światła i tak ma nad nami przewagę liczebną 2-1, przypomniał Mutfilak. Ich linie miejscami mogą być rozciągnięte, ale nie wiemy gdzie. Jedi rozumieją, że nasi zwiadowcy czuwają, więc kryją swoją liczebność tak samo jak my swoją. Jeśli zaatakujemy miejsce, gdzie jest ich dużo, wytną nas w pień. Generałowie przycichli. Już nie dzieląc tak łatwo entuzjazmu przywódcy teraz, kiedy obnażono poważny błąd w ich planach. Znowu pojawiły się pomruki protestu i niezadowolenia. Kopecz ignorował reakcję innych mrocznych lordów. Przy całej ich potędze, całej ambicji byli niczym banty, ślepo podążające za resztą stada. Teoretycznie wszyscy w Bractwie Ciemności byli równi. W praktyce jednak wszystkimi dowodził Kaan. Kopecz rozumiał to i chciał podążać za nim. Sithowie potrzebowali silnego, charyzmatycznego przywódcy, kogoś z wizją, kto wygaszałby wewnętrzne spory, od zawsze stanowiące plagę ich szeregów. Kaan był właśnie takim przywódcą i najczęściej błyskotliwym taktykiem wojskowym. Ten plan był jednak szaleństwem, samobójstwem. W przeciwieństwie do reszty gromady, Kopecz nie był gotów podążać za przywódcą na pewną śmierć. Nie doceniasz mnie, Kopecz, zapewnił go Kaan spokojnym, pewnym siebie tonem. Jakby od samego początku przewidywał to pytanie i miał przygotowaną odpowiedź. Może tak było w istocie. Nie uderzymy, dopóki nie będziemy wiedzieli, gdzie są najbardziej zagrożeni. Wyjaśnił mroczny lord. Zanim zaatakujemy, poznamy dokładną liczbę i spłat każdej jednostki i patrolów wzdłuż całej linii. W jaki sposób? Zapytał Kopecz. Nawet nasi umbarańscy szpiedzy cieni nie mogą dostarczyć nam takich szczegółów. Przynajmniej nie dość szybko, aby wykorzystać je w planowanym ataku. Nie mamy możliwości zdobycia potrzebnej informacji. Kaan się zaśmiał. Oczywiście, że mamy. Dostaniemy ją od jednego z Jedi. Klapy zasłaniające wejście do namiotu służącego jako kwatera sztabu Sithów rozchyliły się i do środka weszła młoda kobieta w szatach zakonu Jedi. Była średniego wzrostu, ale tylko wzrost można było w niej określić w ten sposób. Miała gęste, krucze włosy opadające na ramiona. Twarz i figura były doskonałe według wszelkich ludzkich standardów. Skóra barwy miedzi podkreślała zieleń oczu płonących żarem, który stanowił jednocześnie ostrzeżenie i zaproszenie. Poruszała się zwinnie, jak twilekańska tancerka. Przedefilowała przed szeregiem zebranych mrocznych lordów z przebiegłym uśmieszkiem na ustach, udając, że nie słyszy szeptów zaskoczenia. Kopecz widział swego czasu wiele pięknych samic. Wśród mrocznych lordów było też kilka kobiet i niektóre z nich były rzeczywiście wspaniałe, słynące zarówno z niezwykłej urody, jak i niszczycielskiej siły. Lecz im bliżej była młoda kobieta Jedi, tym trudniej było od niej oderwać wzrok. Było w niej coś magnetycznego, coś, co wykraczało poza fizyczną atrakcyjność. Szła z wysoko uniesioną głową. Dumne rysy jaśniały milczącym wyzwaniem. Kopecz ujrzał w nich coś jeszcze. Nagą, surową i głodną ambicję. Interesująca, co? Szepnął mu Kaan. Dotarła do miejsca, gdzie stali i z wdzięcznym wdziękiem opadła na jedno kolano, leciutko skłaniając głowę przed lordem Kaanem na znak szacunku. Witaj, Githany, rzekł lord, gestem nakazując, by wstała. Czekaliśmy na ciebie. Miło mi, lordzie Kaan, zamruczała. Kopecz poczuł, że kolana mu miękną od tego zmysłowego głosu. Natychmiast wyprostował się sztywno. Był zbyt stary i zbyt mądry, żeby dać się oślepić kobiecym urokiem. Obchodziło go tylko, co ta kobieta ma do zaoferowania przeciwko Jedi. Masz dla nas informację? Zapytał raptownie. Przechyliła głowę na bok i odrzuciła go ciekawym spojrzeniem, próbując zrozumieć powód tak chłodnego przyjęcia. Po chwili odpowiedziała. Mogę wam powiedzieć dokładnie, gdzie uderzyć w ich szeregi i kiedy. Lord Hoth powierzył koordynację obrony Jedi nazwiskiem Kill Sharny. Mam te informacje bezpośrednio od niego. A ten... Sharny. Dlaczego podzielił się z tobą takimi informacjami? Podejrzliwie zapytał Kopecz. Wyszczerzyła zęby w przebiegłym uśmiechu. Kill i ja byliśmy, no cóż, blisko. Dzieliliśmy wiele różnych rzeczy. Nie miał pojęcia, że przyjdę do was z tą informacją. Kopecz zmrużył oczy. Myślałem, że Jedi potępiają takie postępowanie. Uśmiech zamienił się w ironiczny grymas. Jedi potępiają wiele różnych rzeczy. Dlatego przyszłam do was. Kaan wystąpił naprzód, zanim Kopecz zdołał zadać kolejne pytanie. Położył poufale dłoń na jej biodrze i odwrócił ją w swoją stronę. Nie mamy na to czasu, Githany, oznajmił. Musisz złożyć nam raport i wracać do obozowiska Jedi, zanim zauważą, że cię nie ma. Uśmiechnęła się do niego olśniewająca i skinęła głową. Oczywiście, trzeba się spieszyć. Łagodnie podprowadził ją do holomapy i krąg strategów zamknął się za nią, ukrywając kobietę przed wzrokiem Kopecza. Gdy przekazywała szczegóły dotyczące rozmieszczenia straży Jedi, kilka sekund później Kaan wyłonił się z tłumu i podszedł do Twileka. Ambicja, zdrada. Ciemna strona jest w niej bardzo silna, szepnął Kopecz. Dziwne, że Jedi w ogóle ją chcieli. Pewnie sądzili, że zdołają nawrócić ją na jasną stronę. Odparł Kaan równie ściszonym głosem. Ale Githany urodziła się po ciemnej stronie. Jak ja, jak ty. To było nieuniknione, że pewnego dnia odnajdzie drogę do Sithów. W dobrym momencie, zauważył Kopecz. Może nawet zbyt dobrym? To może być pułapka. Jesteś pewien, że można jej zaufać? Wydaje mi się, że jest niebezpieczna. Kaan zbył ostrzeżenia cichym śmiechem. Ty też, Lordzie Kopecz. To sprawia, że jesteś tak użyteczny dla Bractwa. Bane unosił się w nieważkości, otoczony ciemnością i ciszą. Wydawało mu się, że dryfuje w czarną próżnię śmierci. A potem przytomność zaczęła wracać. Jego ciało, wyrwane z błogiej nieświadomości, miotało się w zielonej cieczy zbiornika bakty, wywołując fontanny bąbelków, które bezszelestnie wznosiły się ku powierzchni. Serce zaczęło mu bić. Usłyszał krew krążącą w żyłach. Otworzył oczy w samą porę, by ujrzeć robota medycznego, który właśnie podszedł, aby zmienić ustawienie zbiornika bakty. W ciągu kilku chwil bicie jego serca zwolniło nieco tempo i mimowolne drgania połamanych i posiniaczonych kończyn zanikły. Choć środki uspokajające nadal działały na ciało, umysł Bane'a był teraz całkowicie trzeźwy i czysty. Przez myśli przebiegały mu wspomnienia ruchu i bólu. Widok, dźwięki, zapachy walki. Pamiętał zbliżające się buty splamione krwią. Jego krwią. Kasim musiał wkroczyć już po jego omdleniu. Pewnie nie pozwolił Sirakowi dokończyć dzieła. Przywieźli go tutaj, żeby wyzdrowiał. Z początku był zdumiony, że zawracają sobie głowę jego leczeniem. A potem zrozumiał, że jak wszyscy inni studenci akademii, był po prostu zbyt cenny dla bractwa, by go zmarnować. Więc przeżyje. Choć jego życie w zasadzie już się skończyło. Od przybycia do akademii pracował w jednym określonym celu. Wszystkie jego studia, całe szkolenie poświęcone było zrozumieniu i przejęciu kontroli nad mocą. Ciemna strona miała przynieść mu potęgę, chwałę, siłę, wolność. Teraz będzie pariasem w akademii. Pozwolą mu przysługiwać się grupowym lekcjom, będzie mógł ćwiczyć na zajęciach Kasima, ale to wszystko. Wszelkie nadzieje na indywidualne treningi z którymkolwiek z mistrzów zostały zniweczone przez tę poniżającą porażkę. A bez ich specjalistycznej pomocy jego potencjał zwiędnie i umrze. W teorii wszyscy w bractwie byli równi, ale Bane był dość inteligentny, by dostrzec prawdę. W praktyce Sithowie potrzebowali przywódców, mistrzów takich jak Kaan albo jak Lord Cordis tu, w Akademii. Silni zawsze występowali naprzód. Słabi nie mieli innego wyboru, jak tylko pójść za nimi. Teraz Bane był skazany na pozostawanie z tyłu, życie w posłuszeństwie i służalczości. Dzięki zwycięstwu zrywam łańcuchy. Ale Bane nie znalazł zwycięstwa, lecz tylko łańcuchy poddaństwa, które od tej chwili będą go pętały na zawsze. Rozumiał aż nadto dobrze. Był zniszczony. W duchu żałował nawet, że Sirak po prostu nie skończył dzieła.